Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe, w tym przebudowę, remont nawierzchni dróg, chodników, parkingów i naprawę dróg po zimie. Roboty instalacyjne, w tym usuwanie awarii instalacji, sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych i ogrzewania. Roboty murarskie, w tym remont balkonów, posadzek, remont elewacji, montaż daszków. Roboty malarskie, malowanie klatek schodowych, piwnic oraz usuwanie glonów z elewacji, wymianę drzwi szybowych i kabinowych dźwigów osobowych w budynkach 11-kondygnacyjnych, roboty dekarskie, remonty pokrycia dachów, wiatrołapy, daszki, naprawy punktowe, włazy, rury wywiewne, roboty stolarskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicy Sułkowskiego 46 w Lesznie do 1 marca do godziny 9 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:10 w sali konferencyjnej. Ogłoszenie i regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze spółdzielni przy ulicy Sułkowskiego 46. Dokumentację przetargową należy pobrać z witryny internetowej pod adresem lsmleszno.com.pl. Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych i jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej LSM nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku. Zamawiający, zarząd spółdzielni, zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu rzeczowego robót bez podania przyczyn.